Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kargul z kanału Kargul85, a przed wami, słuchajcie, no to jest po prostu klasyk nad klasykami, zagrywałem się w to, po Jezu, nawet nie chcę powiedzieć ile czasu straciłem albo po prostu może spędziłem po prostu nad tym tytułem. Jest to Hard Track 2 King of the Road, gra z 2002 roku, pojawiła się teraz w odświeżonej wersji, która działa na Windowsie 10. Zakupiłem sobie niecałe 20 zł, naprawdę za taką cenę, jak ktoś lubi starsze gierki, no to jest musowe. Ja się nie zastanawiałem nad tym po prostu, bo miałem wersję jakąś taką, która mi chodziła, ale nawet już na Windowsie 7 wywalała do pulpitu i nie można było sobie spokojnie w to pograć, a tutaj wersja gogowa, mam nadzieję, że sprosta wymogom, jakie przed nią stawiam. Próbowałem tu przestawić sobie, ale wygląda na to, że musiałbym może zainstalować DirectX jakiegoś starszego. Na szczęście chyba 1024x700 działa, bo nie krzyczy. No zostawimy sobie to. To mamy ustawione na fulla, to mamy ustawione na fulla. Stworzymy sobie kolesia. Trzeba jakiegoś. Okej, okay. Co my tu mamy? Cześćków jest pełno. Osoby, które są młodsze rocznikowo, to pomyślą sobie, co to kurde jest, no ale tak to jest, 2002 rok, jeszcze wtedy zagrywałem się na swoim pierwszym takim już komputerze, który był u mnie w domu, bo tak wcześniej gdzieś tam ganiałem po znajomych, to nie było takie proste, nie każdy miał tak jak dzisiaj, nie każdy miał swojego peceta, teraz to już jest standard. Co my tu weźmiemy sobie? O, tego kolesia weźmiemy sobie w okularkach. Zastanawiam się... Logo. To jest fajna rzecz, że w tym Hard Tracku sztuczna inteligencja jest, oni jeżdżą, rywalizuje się z nimi. Nie wiem czemu to upadło i później już nie spotyka się właśnie, tylko że w multiplayerze jakiś można spotkać. Tak nie mija się ciężarówek firm, które mogłyby z nami trochę konkurować. Byka sobie wezmę chyba, tak, chyba wezmę sobie byka po prostu i tyle. Czy to ja muszę jakoś tu save'ować, coś mam zrobić? Czy to się po prostu pojawi, bo nie wiem. Powiem szczerze, że... Delete, tu mogę... No dobra, no tego mogę... Aha. Delete. Dziwne, jeszcze raz sobie ustawię. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tu zaklepuje to. Po prostu zmienimy sobie może zakładkę i gra się domyśli, że właśnie o to mi chodzi. dobra, czy... O, jest, dodał. Że tak śmiesznie, nie? To można chyba to wywalić. Dobra, mamy tylko jednego. Bierzemy sobie tryb arkadowy i symulator. Weźmiemy sobie symulator. To jest ilość samochodów, które są na trasie. Długość dnia... I no, nie, długość dnia, krótki, długi, nie wiem, weźmiemy sobie jakoś tak pomiędzy po prostu i tyle. Pogoda, trochę słonecznie niż trochę bardziej deszczowo, w ciężarówce i tyle chyba. I tyle po prostu, bierzemy nową grę i lecimy z koksem. Mam nadzieję, że się nagra to, bo nie mam pojęcia, czy mój program do nagrywania łyknie taką gierkę, bo niby jest od... Jest przerobiona, żeby działała, ale niekoniecznie programy do nagrywania dobrze identyfikują taką. I to jest, kurczę, to. To jest właśnie to. Teraz sobie... Tu dopiero są opcje. Zmieszymy sobie trochę muzykę. Zrobimy sobie tak. O. Ten dźwięk silnika i tego wszystkiego. Ogólnie powiem wam, o co chodzi. Pod jedynką mamy wszystkie klawisze F1, co można sobie tutaj w grze powłączać. Można sobie włączyć światła, jakieś tam długie, krótkie i inne. Pod dwójką mamy ranking, mamy 1% rynku. Tutaj chodzi o to, że im więcej się przewozi, tym tam wspina się i najwięcej się przewozi. Trzeba tutaj dojeżdżać na czas do miejsca docelowego i najlepiej przed innymi. Oczywiście, player info. Mamy kasy 40... Nie, mamy kasy 22 tysiące, 40 tysięcy mamy bodajże... Odwrotnie, widzę, dobra, już.
40 tysięcy mamy dolców w kasie, a 22 tysiące kosztuje nasz samochód, który jest tu na dole, ZIL 13 35 40. To jest właśnie to. Ostatnie to jest moja firma, bo można zatrudniać tu innych, inne samochody, które będą razem z nami jeździć po trasie i wozić to. To jest to, w tej grze mnie po prostu urzekło. Pod tabem jest plansza, plansza nie jest jakaś za duża, można sobie tu ją przybliżyć tak jakby wsadem, nie, strzałkami się jeździ, sorry, to już przyzwyczajenie. A tu można sobie, podjeżdżając pod taki hangar, można sobie zobaczyć, gdzie co można wozić. Sandy Ranch. Sandy Ranch jest tam na górze, daleko trochę, za 9000. Spróbujemy coś łyknąć bliżej. Oczywiście sprzęt można ulepszać. On na początku jest nie za szybki. Windcliff. O Jezu, jak daleko, dobra. Na razie sobie darujemy. Spróbujemy coś bliżej. Pokażę wam przy okazji, jak się tutaj śmiga. Merkury. O, Merkury jest całkiem nieźle. Plusem można sobie tutaj na numerycznej załadować. Chyba nie mogę więcej, bo to jest jakoś tak, że tu jest wolum i ileś tam można tego ładunku tak jakby wrzucić na pakę. Tu trzeba patrzeć na znaki. Mam czerwony, nie ma skrzyżowań, tylko są takie, tak dziwnie to jest zrobione. O, tu można sobie się rozglądać. Muszę to zmienić na jakiś klawisz, który będzie bliżej strzałek, bo powiem szczerze, że jest delayed i page down i to za cholerę mi nie pomaga. Nawet bym powiedział, że mam problem, żeby sobie patrzeć na to. I zobaczcie, tam na górze, po lewej, na górze jest UR 1 z 1, czyli nikt jeszcze nie wziął tego zlecenia, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy pojawi się tam 1 z 2, 1 z 3 i oni zaczną mnie gonić fizycznie w grze. To jest, to później zanikło gdzieś w Hard Tracku, bo nie ma tego, nie ma czegoś takiego jak rywalizacja. Hard Track przeszedł na poziom realizmu, czyli bardziej na zasadzie, że niby wieziemy to i nie trzeba się ścigać czy coś tam. Ale mogliby, kurde, od czasu do czasu naprawdę... O, tu fotoradar jest, dostałbym zdjęcie. Mogliby od czasu do czasu zrobić jakiś chociaż dodatek taki wprowadzający delikatny, wiecie, rywalizację, ale jak znam życie, to oni to wprowadzą w formie... Wprowadzą to w formie multiplayera, ja nie lubię multiplayera, wolałbym, żeby to było w singlu. O, widzicie, jest 1 z 2, już któryś wziął ten sam ładunek i będzie starał się tutaj przede mną dowieść. Ja niestety mam ten mój samochód nie jest udoskonalony, bo można tam wymienić silnik, zawieszenie i inne rzeczy i wtedy on by szybciej jeździł, ale niestety on jest taki, że pod górę zdycha, więc będę miał problem. A już jest trzech, już nas jest trzech, którzy staramy się dowieść towar do Merkury, tego mrygającego. I kto pierwszy dowiezie, ten najwięcej zyskuje kapuchy. To jest tak, że pierwszy zyska te 9000, drugi, nie wiem, przykładowo 6000, a trzeci to już będzie, nie wiem, 3000 na przykład. Albo w ogóle nic, nie wiem. To później jest jakoś mało. Sorki wielkie. Ale coś mnie podrażniło. O cholera. Niedobrze. Jeszcze się nie wyleczyłem z tego kataru. Przy okazji jakiś kaszel. No nieładnie. Nie podoba mi się to. Mamy 11 minut, żeby dowieźć towar. Powinniśmy zdążyć. Najbardziej boję się tej konkurencji, która już depcze mi po plecach. Pod backspace'em, znaczy pod czym to było? O Jezu, co ja robię? Gdzieś tu... Nie. Gdzieś tu, cholera, jest ten. Jest tylnia... No właśnie, może zobaczę. Monitor on off pod M. Nie wiem, czy to nie jest top. O, jest, właśnie. O, żółte, cholera. I przejeżdżam teraz na czerwony. Jakby gdzieś tu była policja, to mi wlepią mandat. O, tu widzicie, pojawiają się czasami takie po prawej stronie
zakładki. To jest zakładka, że jak się podjeżdża do samochodu, który stoi na parkingu, to można, jak się ma kasę, to można go zatrudnić do swojej firmy. Albo można kupić, tak jak tu jest for sale, można by było kupić ten samochód po prostu, wymienić sobie. No my mamy mało kasy, 40 tysięcy, wydaje mi się, że nie jesteśmy za bardzo w stanie nawet sobie kupić jakiś inny samochód. Trzeba tu uważać, żeby nie przykurzył. Tu są takie hopy, nie? Tu też trzeba uważać. To dostanę mandat. No 250, dobra, trudno. Bo jak się podskoczy za dużo, to można uszkodzić. O, macie! No i masz. Dostaliśmy 250, no trudno. Czyli 250 już. Bo żeśmy tutaj za bardzo przykombinowali. Czy on będzie próbował? Tak, będzie próbował mnie tu łyknąć. Już jest. No nie, człowieku. Psujesz mi towar. Ale się zgliczowaliśmy. To się jakoś robiło, restart. On the road, escape. A tu chyba jest restart. Tylko czekajcie, co to jest? Restart current game. Call for help. Ale to kurna, to nie jest to, co ja bym chciał. No Jezu, jak się wpieprzył mi tu. No po prostu masakra. I już nas łykają następni. Jezu, co za dekiel. No serio? No nie, no masakra po prostu. Ciulu, spadaj! Ale mi się wlepił. To się jakoś robiło. Gdzie to było? On the road. Pause screen. Cholera jasna, no wydaje mi się, że tym jakoś się robiło. No patrzcie, ja się wpieprzył. I nie mogę. Nie mogę wyjechać normalnie, no. No patrzcie, no ja pierdzielę, co za dekiel. No nic nie zrobię. No tego jeszcze nie było. No totalnie się zesrał. No tego jeszcze nie było. Kurde, wiecie co? Weźmiemy restart. Ale glitch. Ale normalnie lipa. Dobra, podjeździłem sobie jeszcze raz, trudno. Sandy Run. To było co? Do Merkury, nie? No widzicie, tak się jest czasami. Dobra, mamy Merkury. Jestem czwarty z czterech. No niech to szlak. Dobra, przanić to, bo powinienem poczekać, ale mam to ewidentnie gdzieś. No kurna, no tak się zablokował. Tak się zablokował, że nie byłem w stanie nic zrobić. To lecimy, kurde, lecimy jeszcze raz. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest gra z 2002 roku. Więc różne dziwne rzeczy się w niej działy. Trzeba przypnąć na to oko po prostu i tyle. I się nie przejmować. Dobra, tu będzie pierwszy ten. Muszę przyhamować, bo bardzo łatwo jest tu dostać zdjęcie. Dobra, i ciśniemy. To jest pierwsze. Na tym drugim nie dostaję nigdy. Na początku nigdy nie dostawałem mandatu, dlatego że on tu mi gaz pod górę. Nie byłem w stanie uzyskać tej prędkości. Nie wiem ile tu jest. Tu 60 jest. No i zobaczcie, tu jest. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Później jest, jak już się zrobi lepszy ten samochód, no to wtedy tu też można wyrwać mandacik.
Ja będę sobie po prostu save'ował, wiecie? Bo to tak, powiem szczerze, że tak, tak właśnie w tej grze czasami jest, że się potrafi, kurczę, coś takiego przytrafić niedobrego. Ale pędzimy. Ja teraz zrobię coś, co nie powinno się robić. Takie rzeczy się tu czasami wyczyniało. Dobra. Można zaoszczędzić trochę na zakręcie. A tutaj naprawdę czas się liczy. Każda minuta i każdy kilometr na godzinę ma znaczenie. Już tak daleko byliśmy. A tu się normalnie tak spierniczyło. No wjechał jakoś tak niefortunnie, że za cholerę nie można było nic z tym zrobić. Zwykle nie było takich problemów. Chyba że ta wersja cierpi na taką przypadłość. Ogólnie jesteśmy co? Czwarci z sześciu, cholera. Jeszcze dwóch jest za nami i oni będą chcieli mnie łyknąć. To na pewno. Może trzeba będzie zainwestować w jakieś ulepszenie samochodu. Gdzieś tu na drodze, jak są te takie młotek. Dobra, to nie policja. Młotek taki z tym, z kluczem, to będzie można po prostu zrobić tam pewną modyfikację. Oni chyba tu stali na świetle. Skorzystam z tego. Ma lepszy samochód, tam chyba DAF był jakiś. O, tutaj też jest do kupienia jakiś DAF-i. DAF-y są ogólnie szybkie, tam 100 na godzinę to jest dla niego nie problem. Tam ze 160 potrafiłem cisnąć takim ulepszonym DAF-em. Okej, dobra. Tu się trochę rozpędzimy. Te 250 przeżyje. Aby tu się mi tylko nie podskoczył za dużo. Właśnie. I co, i tu trzeba uważać, bo tu jest policja. I policja tu karze mandatami. Jest ta policja? Nie ma, patrzcie, jak na złość. Jak na złość stali, a teraz mogłem po prostu przyspieszyć. To nie, to się, to postanowili, że ich tu nie będzie. Tu jest policja. Ale nie wiem, czy oni akurat nie no, przy takiej prędkości to mnie nie złapią, kurde. Zobaczcie, ten samochód nie ma siły wtoczyć się na górę. To jak ja mam tutaj jak ja mam tutaj coś w ogóle zrobić? Kolejny. No nie, następny. Następny, patrzcie jaki dziad. Jaka dziadyga normalnie z niego. Spadaj. Jeszcze psuje mi towar. Dziadyga pieprzony. No tu jest rywalizacja dość ostra. Ja powinienem, wow, ja powinienem tu kupić sobie, jest takie coś, że zwiększa się wytrzymałość chyba tej, zwiększa się wytrzymałość karoserii czy podwozia czy tej paki, że się tak mniej psuje ten, wiecie co się psuje mniej, psuje się mniej samochód i chyba ten, to co mamy w środku w nim się mniej psuje. Ale to też kosztuje ileś tam. Nie wiem, nie powiem wam ile teraz to kosztuje. Ale będę się starał to później ulepszyć. Dobra. Chyba odpadliśmy ten atak. Nie wiem, czy to był koleś, nasz rywal, czy to był po prostu ktoś, kto sobie jechał, ale ewidentnie nam chciał zepsuć samochód. I trochę nam zepsuł, bo mamy karoserię zepsutą, widzę. A to może oznaczać, że na przykład światłem nie będziemy mieli, a światła tu się przydają. Wycieraczki też się bardzo przydają. W tej wersji to nie jest tak jak w tych grach, że wiecie, że deszcz pada, ale można spokojnie jechać bez wycieraczek, sobie poradzicie. Tu faktycznie jak deszcz pada, to tak się zaciera obraz. Mam nadzieję, że będzie to widać w tym momencie. Tak się zaciera obraz na szybie, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć, o co tu chodzi. I tu wycieraczki są naprawdę potrzebne. Więc to jest coś pięknego. Widzę, że przed nami jest jakiś mały dostawczy. On też wozi, bo niekoniecznie trzeba ciężarówką. Można sobie kupić mały samochodzik dostawczy i nim wozić. 40. Dobra, krzanić to, wiecie, krzanić to. 25, pewnie, 59 jechałem. Co mnie? Patrzcie, na następny mi przykurzył i już światła mi zgasły. No co? Co za gnioty po prostu, specjalnie konkurencję chcą wyniszczyć.
niszczą konkurencję, dziady. A ja się nie poddam. Jadę do Merkury i oddam to. Nie ma. Nie ma. Ciśniemy, ciśniemy. Paliwka mamy jeszcze trochę. Tam jest na górze stan paliwa i stan samochodu. Ogólnie nie jest tragicznie. Dobra, na żółty. Żółte było. Dobra, tu pojawi nam się informacja, że już jesteśmy prawie. Merkury, baza jest po lewej. Tam taki pager jest. Nawet jakby tu mi zgasło, a zgaśnie, już widzę, to mam to gdzieś, walę pod prąd. Znaczy to nie jest pod prąd, ale... Wow. Dobra, zobaczymy, które miejsce. Czwarte. 4%, 400 mi... ile zarobiliśmy? 2000? Nie, 3302. Dobra, mamy to. Mamy to. Zarobiliśmy tyle kapuchy. Nie wiem, jak tu jest. Dobra, może wyłączyłem. Spoko. Teraz pokażę wam, jak to wygląda. Tonaż 8000. To nadal jest słabo. Totalnie. Aha, bo to jest totalna wartość naszej firmy, 64 tysiące. Mamy 21 tysięcy samochód. On teraz spadł, dlatego że jest uszkodzony. Ale zarobiliśmy trochę kasy, dobra. Dobra, myślę, że podskoczymy tutaj i zobaczymy, co można... Xiaomi, kurna! A, zasejwujemy, właśnie. Ważne. Zasejwujemy sobie, jakby się przez przypadek coś stało, bo tu... Stop the vehicle at once. O! A czemu on mnie? A co ja zrobiłem? Co chcesz ode mnie? A za co to? Ja nie mam zamiaru płacić. Wezmę sobie, załaduję grę i tyle. A co on mi tutaj? Wiecie co, nie mam po... A to dobre, stoję sobie. Nie wiem, może, że świateł nie mam. O, widzicie, zaraz zrobimy sobie jeszcze raz. Jestem ciekaw, załączę teraz światła, bo... W sumie nie rusza się ten mój sprzęt w ogóle. Mam światło? Nie, jednak. Jednak gra postanowiła mi uprzykrzyć życie. Może za tamto, wiecie? Może jednak widzieli, jak jadę na czerwony. No, dawaj. Dobra, spaduwa. Tu jest pod prąd, to tu trzeba. Znak przewrócili. Panie, tu jest przewrócony znak. Jak ja mam tu wiedzieć, jakie jest? Okej. Okay. A ja chcę polecieć w lewo. Czy tu w ogóle kierunkowskazy były? Look left, right. Nie widzę, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, chyba nie ma. Dobra. Poczekamy, aż tam się nam pojawi tu światełko. Jest chyba, nie? Już trąbię, już jadę. Ograniczenie do 60. Chcę pojechać... A to nie to. Chcę pojechać do tego... A nie, to jest P. Czekajcie. A nie, jest. Ten... jest warsztat. Właśnie. Pojedziemy do warsztatu, bo chciałem sobie naprawić samochód. I przy okazji zobaczyć, czy nie możemy sobie coś kupić, żeby być bardziej odporni, wiecie, na te ich strzały. O, lecimy. Nie za bardzo się tu rozpędzam, bo oczywiście policja. Policja mogłaby mnie tutaj ścignąć. Jak widzicie, na mapie są jeszcze takie przyczepy. No skór... Ciul... Ciul jaki rozwalił mi światła. Są takie przyczepy, można kupić sam ciągnik i tak jakby zwozić te przyczepy. Poza tym można przełączać się między samochodami, które są w firmie. To jest tak, że można zabrać któremuś samochód i sobie pojeździć innym. To też jest bardzo fajne. Jezu, oni czasami jeżdżą
jak takie partaki totalne. A zobaczymy, co tu jest. Tu można kupić za 90 tysięcy jakiś samochód. A tu można wynająć kolesia za 73 tysiące można go wynająć. Widzicie, nie mamy kasy, bo mam niecałe, mam 42 tysiące. Chyba się zaczyna brzydka pogoda robić, co oznacza, że bardzo możliwe, że się tu zaraz jakiś deszcz walnie. Wiem, że tu są takie miejsca, że zalewa drogę i nagle już nie ma drogi. Tu chyba jest takie miejsce. Jest taki dołek. Czasami jak się jedzie, to się okazuje, że jest po prostu jezioro. Nie ma jak go minąć, trzeba zasuwać na okrągło albo czekać, aż zrobi się miejsce. Nie, nie, to nie tu chyba. Wow, wow, D-Club! Jezu, jak oni jeżdżą! Jak oni jeżdżą, masakra jakaś totalna. Fuh! Dobra, tu mamy nasz warsztat. Wskoczymy sobie na warsztat i zobaczymy, co można tutaj zrobić. Nie we wszystkich warsztatach można wszystko zrobić, także trzeba czasami pojeździć. Okej, okay, plusik. O, i mamy. Silnik. Body. Dobra, to można w sumie full wziąć. Jakaś zawieszenie lepsze za 8 tysięcy. Dużo, troszeczkę. Myślę, że to tak jest słabo chyba. Co ja bym tu zrobił? Extra tank, ABS, fire protection. Drogie to wszystko, ale chyba wezmę sobie, wiecie? Nie ma co oszczędzać, wezmę sobie to. Tu jest jakiś air filter, to chyba będzie po prostu większa moc silnika. Forced engine. No dobra. ABS. Może być. To na razie nie potrzebuję. Myślę, że bulletproof glass. Okej. Okay. Czyli kuloodporne to. Co jeszcze mogłoby być tu? Headlight protection, nie ma, nie mają tutaj niestety tego. Offroad, fire, cargo scanner, cell body paint, radar scanner. Dobra, na razie powiem, że na razie starczy mi tyle. I tak 30, i tak 33 tysiące byśmy wydali. Myślę, że trzeba się ruszyć z powrotem. Mam nadzieję, że nic tu nie z... No, co jest? O, jak się tu robi wsteczny? Już, dobra. Jedź. A, ty mi. Wow. Dobra, mamy trochę zrobiony ten sprzęt. Można śmignąć z powrotem, spróbować przewieźć coś, bo potrzebujemy kapuchy, nie? Jakoś szybciej jeździ teraz, nie? Ma więcej, czuję, że ma więcej mocy ten sprzęt. Przez to trzeba bardziej uważać, żeby nie wypaść z trasy albo nie zrobić jakiejś innej rzeczy. Nie mamy tu stacji benzynowej. Tam jest trochę, wow, w tą stronę jest. Hamuj, że się rozpędziłem. Bo przydałaby się trochę paliwka by się przydało. Dałoby się tak delikatnie paliwka. Bo sucho w barze, jak to mówią. Nie stać mnie na was, sorry wielkie. No i patrzcie, jedzie pod prąd. No, debil nad debilami. To jest... Ta sztuczna inteligencja tutaj była po prostu kosmiczna. Przyhamuję trochę, bo przecież... No co za debil, no widzicie to? No po prostu masakra. Następny. Nie wiem, czemu oni wszyscy cisną mi na to. Cisną mi na... no wiecie na co. Na... jakby to powiedzieć... Na machę chcą mi tu wskoczyć. Marne to jest. Stacja benzynowa jest tu niby, dobra. To sobie polecimy.
Jest gdzieś stacja benzynowa. Dobra, powiedzcie mi panowie, jak się tam dostać. Stacja jest na prawo. Znaczy ten. Ta mieścina, baza jest na prawo. A stacja jest gdzie? Może tu trzeba odbić. O. Spróbujemy tu się wlepić. Może tu gdzieś? Okej, dobra. I teraz ja bym powiedział, że w tą stronę. Tu jakiś dafik stoi, zobaczymy co to jest. Na sprzedaż, Mercedes-Benz. O, jest stacja. Dobra, jesteśmy uratowani. Bo powiem szczerze, że kończy mi się waha. I byłby problemik niezły. Okej. Tankujemy. To się jakoś tu... Można to przesuwać? A, tym się tam przesuwa, dobra. Full. Dobra, niech się zatankuje. Niech się tutaj ładnie nam natankuje. Dobra, poszedł. Jak przecinak. Tu jest wolne, nie wiem jak z tej strony. Ale tu przeskoczymy, może nic nas nie trafi. Okej. Wow. Ach, jest czerwone. No nic, poczekamy. Wow. Prawie wyrwałem znak. A oni tu po cholerę zumi się wlepią pod ten, pod maskę. Już wiemy jak to ostatnio wyglądało. Dobra, zobaczymy co mają do przewożenia. Jeszcze zrobimy sobie jeden kursik. River Wall. Gdzie jest? Tu. Kawałek jest do niego. Dalej. Foothill. A tu. Za 3000. Dobra, polecimy. Chyba nie mogę więcej, tak. O, zaczyna się. Wycieraczki. A ja muszę zobaczyć, jak tu ładnie pojechać. Gdzie jest ten wyjazd? Tu jest ten wyjazd, okej. Mamy światło. No niech to szlak jasny było. No przecież było. Dobra, spaduwa. Cholera jasna, było. No może mrygające, no. To mnie zrobili w trąbę. Trzeci z trzech. O Jezu, oni są już tak daleko. Nie wiem, czy ja jestem w stanie ich dogonić w ogóle. Panie, było. No niech to, kurna, szlak. Już nic nie zarobię, no. Bardzo pięknie, na czerwonym. Czy tam było czerwone? No dobra, no. Wygląda na to, że jak jest mrygające, to trzeba się już zatrzymać. To nie jest późne. Nie można na późnym zielonym przejeżdżać. To już sobie zarobiłem. Tu 850, tam 850. Jadę chyba tylko dla renomy. Dosłownie. No, tak jest. Nic z tego nie będzie. I tu jeszcze mi walną zaraz. Schamuj. Schamuj, bo zaraz będzie tu kolejny ten strzał. Dobra, chyba skończyło się deszcz. Ale mi tu jeszcze chcieli mi sprzedać strzała. To by dopiero była lipa. Na każdym kroku naprawdę trzeba uważać. Bo można właśnie zarobić. Wow, znak, skrzyżowanie. W ogóle. Tam jeszcze jest jakaś ta taka farba, żeby chyba właśnie radar tak nie łapał. I jeszcze kilka jest różnych udogodnień, które wpływają na to, że powinno być trochę łatwiej. Ale to jak mówię, no to musimy
trzeba trochę pojeździć, poznać grę, ogarnąć tutaj właśnie, jak się wchodzi w zakręty, w ogóle wyczuć tą grę. Dzisiejsze gierki już nie są takie. To nie jest to samo. Całkiem to inaczej wygląda, ale ogólnie bardzo podoba mi się, kurczę. Lubię sobie pograć w Kart Tracka, szczególnie w drugą wersję, tą drugą część. Chociażby przez to właśnie, że no jest, są te samochody trochę zabugowane, ale przynajmniej coś jest, kim się ścigasz. Trzeci z sześciu jestem, dobra. Trzeci z sześciu. Czy ja jestem w stanie dogonić czołówkę? Raczej nie. Mam badziewny samochód, że chyba nie jestem w stanie. Oni tam się toczą faktycznie, ale mnie nie mam siły przebicia, że tak powiem, żeby tu się wystarczająco rozpędzić. Chyba nie da rady. Tu jakoś jadę, on się tutaj odwraca. Muszę tu uważać, żebym na tym zakręcie nie wypadł. O, oni tu już czyhają na duszę. Nawet nie wiem, jaki tu znak był, 60? Ale nie zatrzymali mnie, więc cholera wie, o co tu chodzi. Cholera wie. Kolejne górki, dołki. Oni już prawie są na miejscu. Aby mnie tamci nie ścignęli. A oni już są, kurde. Już ich tam widzę na tym. Na radarze ich widzę. O cholera, niedobrze. O, jakaś droga jest zalana. Widzicie? Tak to właśnie wygląda. Gdzieś padało i zalało drogę. I w tej grze trzeba zwrócić na to uwagę. Jest. Co się pieprzyłeś, dziadzie? Dobra, mamy światełko, tu już nie, ale było tam, wystarczy jedno. A oni teraz może załapią się na czerwone, mam nadzieję, żeby mnie tutaj nie dogonili. Bo jeszcze kawałek jest drogi przed nami, a ta droga, z tego co pamiętam tu, jest pod górę. I niestety tu pod górę to ten mój sprzęt zdechnie i to na pewno. Bo z tego co pamiętam, to tu jest naprawdę wysoko. Jakiś rywal. Aha, już jeden dostarczył ładunek. No, mają lepsze sprzęty i dlatego. A nie jest. To może wyżej, wiecie? Ten taka pętelka co jest. Co widać się po prawej stronie od Fort Hill. To tam chyba jest wysoko. Może i rację. Dobra, w którą stronę mam tu? Była jakaś informacja? Dobra. Nara. Okej. Okay. Dostarczamy. Mamy to. No coś tam zarobiliśmy. 2300 zarobiliśmy. Słuchajcie, tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. To jest właśnie King of the Road. Zasejwujemy sobie grę. Bardzo fajnie się w to gra. Oczywiście jakieś błędy i glitche zdarzają się, ale jak w każdej grze, ale ogólnie jest rywalizacja, można się tu ścigać i jest zarąbiście. Dzięki wielkie za uwagę. Subskrypcja, like, komentarz, bardzo mile widziany. Piona, hej!